Papa. Siemano, witam serdecznie na kanale, ja jestem Jankes. Dzisiaj zajmiemy się czołgiem T-80 w wersji U, czyli tej najnowszej dostępnej w War Thunderze, ponieważ najnowszym wariantem czołgu jest T-80 BWM. Niestety tu nie mamy go dostępnego, mamy dostępny za to T-80U. I co to jest w ogóle za czołg? To jest czołg, który pierwszy egzemplarz w ogóle czołgu T-80, bo to jest tylko jeden z jego wariantów. Natomiast pierwszy egzemplarz T-80 zjechał z linii montażowej w 1976 roku i łącznie ze wszystkimi wariantami, mówię tutaj o stanie na 2005 rok, wyprodukowano 5404 sztuki. No i był produkowany właśnie od 1976 roku. Co różni konkretną tą wersję, którą się dziś będziemy zajmować, czyli T-80U, od innych wersji? W tym wariancie, który nazywa się Obiekt 219 AS, pochodzi on z 1986 roku, został dodany system kierowania ogniem 1A46 i nowy system uzbrojenia kierowanego 9K119, czyli ten TOW o nazwie Reflex. No i dodali mu mocniejszy silnik GTD 1250 o mocy 1250 koni mechanicznych, czyli 930 kW, oraz pancerz reaktywny ERA Contact 5. W załodze mamy tutaj 3 osoby, także bardzo musimy uważać, jeżeli chodzi o kontowanie tego czołgu i tak dalej, bo mamy tylko dowódcę, mamy tylko celowniczego i kierowcę. Jeżeli chodzi o same działo, jest to 125 2A46M1. Naprawdę niezłe działo i naprawdę ten czołg ma przebicie, zwłaszcza na tym lepszym pocisku, którego no nie wiem, czy mogę jakoś szczególnie polecić, ponieważ no kosztuje trochę, a możemy spokojnie działać na tym, ponieważ no 470 500 metrów, a 415 pod kątem 0 stopni z 500 metrów, nie jest to jakoś szczególnie duża różnica, no raczej tym pierwszym pociskiem spokojnie możemy coś ugrać. Ja będę używał tego drugiego pocisku, ponieważ jestem pepegą i wolę mieć troszeczkę więcej w zanadrzu, po prostu, jeżeli mogę coś w zanadrzu mieć. Także czołg, jeżeli nie wie wróg, co strzelać, jak strzelać, ponieważ no najłatwiej jest ten czołg dziabnąć po prostu w pierścień wieży, wtedy eliminujemy dwóch z trzech załogantów i jest po wszystkim. Natomiast no jeżeli wróg nie wie, gdzie strzelić, jesteśmy naprawdę dobrze chronieni. Kąty, które ten czołg ma, okrągła wieża jeszcze z dodatkowym pancerzem reaktywnym, naprawdę dają radę i naprawdę chronią dupę. Zresztą przekonacie się sami, jak to będzie wyglądało w grze. Także bez zbędnego przedłużania zaproszę jeszcze serdecznie do subskrypcji tego kanału oraz do subskrypcji, do zafollowowania sobie Twitcha. Link macie w opisie, streamuję w niedzielę, wtorki oraz czwartki, ale wychodzi na to, że póki jeszcze mam urlop, to streamuję właściwie codziennie, jeżeli mam czas. Także zapraszam serdecznie i przejdźmy sobie do pierwszej rundy. Wiem, że tam będzie wróg. Jest to bardzo zła pozycja w tym momencie. Bardzo, bardzo, ale to bardzo zła pozycja. Nie mam depresji. Teraz jestem trochę od nich osłonięty. Nice. Bronisz punktu B! Bronisz punktu B! Jeszcze nie został przejęty. Co chcesz bronić? Mądraliński. Dobra, Arta B. Nice. Jezu, tam są wszyscy z ich teamu? Nie wiem, czy flankować. Sprawdzić mapę.
Okej, no mógłbym to pusnąć, ale z drugiej strony, kurde, nie mam depresji, no. Dobra, spróbujmy. Tutaj. Nie chodziło mi o niego, ale się akurat nawinął, więc spoko. Aha. Już G91. Dobra. Z prawej strony w ogóle nikt nie patrzy, widzę. Teoretycznie żadnych sygnatur na termalcach nie ma. Tu była. O! Okej. Okej. Więc poczekamy, co się wynurzy z tego dymu. Oprócz tego jeta, który pewnie ma rakietkę i zaraz mnie nią pier... O, jest. Ładowniczy zamek działa słabo. Dobra. Tu mamy chwilę spokoju od tego gościa. Ale bez sensu. Ktoś mi tu mocno podjeżdża. Jest na mojej tej! Na mnie jest. Na mojej pozycji. Coś było. Aha. Tam za tym ogniem. Dobrze, się zdążyłem zmyć. Okej. Wyjrzę od tej strony. O, jest, 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 jest. To czy wyjedzie z tej strony? Kurde, najgorzej. W tym momencie najgorzej. O nie! Tam jest wróg. Zrobię mu tam martę. 43 sekundy. No musisz wytrzymać, kurde, 64. Dasz radę. Dobra, asysta. Podnoszę kurzu. O Jezus. O Jezus. Jestem w najgorszym możliwym miejscu. Uwaga!
O, Gepard, BMPK. Dziabnął. Że tak powiem, przejebane jak w ruskim czołgu. Tu jest czołg. Naprawdę nie przebijam? Okej, okay, Leopard. Znaczy w sumie chyba on kręcił, że nie. Dobra, coś się świeciło, nie wiedziałem co, ale to chyba... O, ale ktoś dywan położył, o wow. O wow. Jezus. Co to jest? O, jakieś to wiki lecą. Ale zażarty mecz, wow. Gamon. Dobra, pojedziemy sobie tutaj za C. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Wow, wow, wow. Fajnie bujało tym czołgiem. Ej, coś już tutaj wjeżdża na C. Ojeju. Zobaczcie to. Ilu ich tam jest? Uff. O jest. O jest. Dobra. Musimy zrobić inaczej. Inaczej to podejdę. O, coś takiego. Asysta, nice. O, come on. Come on. Co jest? O. Lepiej. A też mają helikopter. Spoko. Dobra, mniejsza o ten helikopter. Tlak. Dobra, dowódca działonowy, silnik, gąsienica, nice. Troszeczkę wyżej. A ja mam lufę rozwaloną, świetnie. Myślę, że to pokaże, ile ten czołg jest w stanie znieść, jeżeli nie wiedzą ludzie, gdzie go trafić. Okej, okay, gąska założona, nice, teraz kończymy lufę. I nice. Okej, okay. Uuu, nie! Znowu zjechałem. Zerkniemy w ten sposób. Przynajmniej się schowam od tych helikopterów. Aczkolwiek nie powinno ich tu teraz być. A, był.
Ale został zdjęty. Jeszcze jeden słyszę, aczkolwiek to chyba nasz. Tak, K50 nasze. Dobra, słuchajcie, puszczę w tę stronę. Nikogo? A jest. Bart. Dobra. O! W sumie i tak bym go dokończył. Plankę należy zabezpieczyć. A że chyba jestem jedyną osobą, która może to zrobić w tym momencie. I chcę po lewo coś słyszę. Po lewo jest jakiś czołg. Chyba nawet mi mignął. Tam, w tamtym miejscu. Sprawdźmy to. Żadnych traków. Nic. Naprawdę? Okej. To puszczę dalej. W stronę Alfy. Rakiety. Rakiety. To skąd? Nie widzę tutaj helikoptera. To jest palący się, tak. Na B nic nie widzę. Kurde, mają tak fajną drogę, żeby zaatakować Alfę. I tego nie robią. To jest nasz helikopter. Dobra, w takim razie pomożemy naszemu helikopterowi, mordując te pelotki. Dobra, najwidoczniej pomógł sobie sam. Tam są antenki. Sojusznicy przejęli strefę. Dobra, nie będę miał na niego bicia. Opa! Muszę sobie sam przybić piątkę, bo to był bardzo ładny frag. No i dobra. Trzy zniszczone cele, dwie asysty. Nice. Także jak widzicie, ten czołg jest w stanie przyjąć damage. To na pewno. Jeżeli chodzi o firepower, no przybicie ma. Przebicie ma, fakt faktem, tutaj też jeszcze załogę mam taką sobie, ponieważ jest to 34 jeszcze bez asa, muszę dopiero rozdać sobie ten punkty. Czy polecam ten pocisk ostatni? Nie wiem, czy jest sens korzystać z niego i płacić za niego 600 Silver Lionów za sztukę. Ja jednak chyba obstawiałbym tutaj ten zwykły standardowy pocisk, pierwszy w Research 3. Dobra, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji. Jeszcze raz zapraszam do wpadania na Twitcha. Streamuję w niedzielę, wtorki oraz czwartki. Tyle ode mnie. Żegnam się z wami. Ja, czyli Jankes. Salut. Yeah, it was an intense experience. You know, I just did the work. Watched a lot of retarded people. Spent time with them, observed them. Watched all the retarded stuff they did.
Then again, I always found mere observation in and of itself is a tad rudimentary. Sometimes we gotta dig deep into mind the true emotion of anger. Thus begin. Diagram the source of the pain in that living. You know. Yeah, living.